Byli raz dwaj bracia, Og i Egg. Tak dziwnie się nazywali, bo byli ogrami. Wielkimi, złośliwymi stworzeniami, które myślały tylko, jakby coś spsocić lub zrobić komuś na złość. Obaj byli do siebie bardzo podobni, zarówno z wyglądu, jak i z charakteru. I pewnie dlatego obaj wiecznie ze sobą rywalizowali, który jest bardziej złośliwy i który większego figla komu spłata. Za każdym razem, kiedy jeden z nich coś zrobił, drugi mówił: ja mogę bardziej, po czym pokazywał, na co go stać. Na przykład jednego dnia Og wymyślił sobie, że spróbuje jednym dmuchnięciem strącić wszystkie liście z drzewa. Nadał się i jak nie dmuchnie, rzeczywiście nie został ani jeden listek. Zobaczył to Egg, wzruszył ramionami, powiedział tylko: ja mogę bardziej. Po czym jak nie dmuchnął na drugie drzewo, połamał wszystkie gałęzie. Ja mogę bardziej! Og na to nadał się i jak nie dmuchnie, drzewo złamało się w pół, tylko pieniek został. Ja mogę bardziej! Egg na to i jak dmuchnął, tak całe drzewo z korzeniami wyrwał. Po tych zawodach w dmuchaniu wszystkie drzewa w całym lesie były połamane. Albo innego razu zmajstrował sobie Egg procę ogromną, żeby gwiazdy z nieba strącać. Strzelał do nich, raz trafił, raz nie trafił, ale zabawę miał przednio, bo kiedy jakąś gwiazdę zestrzelił, ta wybuchała kolorowymi iskrami zupełnie jak fajerwerki. Zobaczył to Og, nadał się i powiada: ja mogę bardziej! A że procy nie miał, zaczął kamieniami rzucać. I tak jeden przez drugiego wszystkie gwiazdy, których mogli dosięgnąć, z nieba postrącali. Ludzie, widząc fajerwerki na niebie, najpierw się cieszyli i w ręce klaskali. Ale kiedy żadna gwiazda nie została i ciemno się zrobiło, zaczęli sarkać i narzekać na Oga i Egga. Ale nie było na nich mocnych, bo nikt nie chciał stawić czoła takim dwóm osinkom. Nie wiadomo, jak to dalej by się toczyło, gdyby Egg i Og nie zaczęli działać sobie nawzajem na nerwy. Doszło więc do tego, że nie tylko ludziom psoty robić zaczęli, ale bardzo chcieli jeden drugiego unieszkodliwić, tak żeby nie mógł już pokazać, że on może bardziej. Dlatego Egg, trochę bardziej sprawny w budowaniu, zmajstrował wieżę, w której zamknął Oga. Cieszył się z tego szalenie i aż zacierał ręce z uciechy, że teraz on będzie najpaskudniejszym i najbardziej złośliwym ogrem w całej okolicy. Dopóki nie usłyszał, jak z okna wieży Og woła do niego: o, ty się tam cieszysz, a ja jestem najbardziej zamkniętym ogrem w całym lesie. Nie potrafisz być tak zamkniętym jak ja. Ja nie potrafię? Krzyknął Egg. Możesz sobie być najbardziej zamkniętym ogrem w całym lesie, ale ja i tak mogę bardziej. I Egg, żeby udowodnić swojemu bratu, że jest lepszy, zmajstrował drugą wieżę, bez drzwi i bez okien, i zamknął się w niej na cztery spusty. I tak obaj bracia na wieki zostali każdy w swojej wieży. Jeżeli kiedyś znajdziecie się w pobliżu dwóch kamiennych budowli na odludziu i podejdziecie bliżej, być może usłyszycie, jak to z jednej, to z drugiej dobiega wołanie: ja mogę bardziej! Serdecznie dziękuję za wysłuchanie 17. bajkodziejowej opowieści zrealizowanej w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w Sieci. A jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, o których mogłaby powstać kolejna opowieść, wyślijcie mi koniecznie ich zdjęcie lub rysunek na adres bajkodzieje@gmail.com. Nie zapomnijcie dołączyć zgody na ich publikację podpisanej przez kogoś pełnoletniego.